dniu 21 sierpnia 2023 roku o godzinie 15.07 dyżurny SKKP PSP w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o pożarze mieszkania w budynku wielorodzinnym. Do zdarzenia zadysponował 4 zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono ogień i dym wydobywający się z dwóch stron budynku z mieszkania na podwyższonym parterze, jak również dym wydobywający się z mieszkania wyżej. Dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie zadysponował dodatkowe siły i środki. To był zastęp z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Świdnicy, jak też 4 zastępy ochotniczych straży pożarnej z terenu powiatu dzierżoniowskiego. W pierwszej fazie działań sytuacja wyglądała bardzo groźnie. Płomienie wydobywały się z okien z tego mieszkania na parterze z budynku. Podano 2 prądy wody z dwóch stron budynku celem ugaszenia pożaru. Ratownicy zabezpieczeni w aparaty ochrony dróg oddechowych weszli do mieszkania, jednocześnie podając prądy wody i podjęli działania gaśnicze. Równolegle kolejne zastępy, kolejne roty prowadziły oddymianie klatki schodowej i ewakuację, sprawdzenie, czy ktoś nie jest zagrożony w innych mieszkaniach i nie wymagana jest ewakuacja. Łącznie przed przyjazdem zastępu Państwowej Straży Pożarnej z budynku ewakuowało się z klatki, przy której mieszkanie objęte było pożarem, 5 osób. Później strażacy ewakuowali jeszcze z ostatniej, 5. kondygnacji panią oraz z sąsiedniej kondygnacji o mężczyznę, który miał niepełnosprawności ruchowe. Działania były bardzo trudne ze względu na utrudniony dostęp do mieszkań, ponieważ jest to podwyższony parter. Wejście do mieszkania objętego pożarem wymagało użycia drabin przystawnych. Dodatkowo płomienie i dym też nie ułatwiały nam tych działań gaśniczych. Finalnie mieszkanie, które objęte było pożarem, praktycznie wewnątrz się wszystko spaliło. Ucierpiała też elewacja budynku. Z jednej strony ten ogień, który wydobywał się z tego mieszkania, strawił również okno mieszkania powyżej. Przez uchylone okna w sąsiadujących mieszkaniach w tym pionie też dym się dostał do mieszkań. Zostały częściowo okopcone różne powierzchnie. W klatce schodowej też konieczne było usunięcie nadtopionych, uszkodzonych okien celem oddymienia i umożliwienia też ewakuacji i przeszukania całego pionu z mieszkaniami. Na szczęście pomimo tak trudnych i złożonych działań mieszkańcy tego budynku nie ucierpieli. Część z nich po prostu nie było w budynku w momencie, kiedy wybuchł pożar, a część przytomnie jeszcze w momencie, kiedy pożar wybuchł, ewakuowała się samodzielnie z budynku. W tym momencie, w tej fazie działań trwa dogaszanie mieszkania, też usuwanie części wyposażenia spalonego celem opróżnienia tego mieszkania, żeby ten dym tam się nie wydobywał i nie parowały te powierzchnie. Także dodatkowo ustalana jest przyczyna pożaru. Po naszym przybyciu, kiedy ratownicy już weszli i prowadzili działania gaśnicze, odłączony został prąd od budynku, od tej klatki schodowej, jak również zakręcony został główny kurek gazu. Dodatkowo służby współdziałające, to jest energetyka, odcięła prąd w całym budynku w trafostacji. Działania zabezpieczone były również przez zespół Państwowego Ratownictwa Medycznego. Tutaj mieszkańcy, którzy wcześniej się ewakuowali, jak też ci, którzy byli później ewakuowani przez strażaków, zostali przebadani, czy nic im nie dolega. To nikt nie potwierdzone zostały żadne obrażenia. Na miejsce przybył również zarządca budynku. Tutaj uruchomił już swoje firmy, to jest elektryka, gazownika, żeby tutaj ustalić, hydraulika, żeby ustalić, jakie są straty, uszkodzenia i żeby niezwłocznie podjąć działania celem przywrócenia mediów do tych stref budynku, które nie zostały uszkodzone i które mogą funkcjonować już bezpiecznie. Przez najbliższe kilka godzin lokatorzy klatki schodowej 20B i 20C nie będą mogli korzystać w pełni z mieszkań. Z klatki 20B nawet nie zostaną oni wpuszczeni, ponieważ klatka jeszcze jest wyczuwalny dym i to jest wszystko jeszcze oddymiane i przewietrzane.